testowania. Już wcześniej pokazywałam te opakowania, teraz nie pamiętam, jak one się nazywają, ale właśnie tak to wygląda. Happy. Tak, jest to był ten smak kokosowy, smak orzechowy z wielonym opakowaniu, no i princesy z zebra. Jeszcze nie miałam okazji próbować. Zobaczymy, jak smakuje. Może to już nie jest taka nowość, ale mówię, jeszcze nie miałam okazji spróbować. Zobaczymy, jak smakuje. Może pierw zaczniemy od Happy z wyrkami kokosowymi. No to tak, zewnątrz jest pokryty wyrkami kokosowymi. Od spodu czekolada biała. Mam nadzieję, że widać. Próbujemy. Powiem wam, że dosyć podobnie smakuje jak Raffaello, tylko bez migdała, bo chyba migdał w środku ma Raffaello, z tego co mi się wydaje. No dobre, dobre. Teraz próbujemy to drugie, to chyba było smaku orzechowym czy coś takiego. Tak to wygląda. No zapach czekolady. Dobre. Przecież tak smakuje jak Kinder Bueno, czy coś takiego jest. Tak to smakuje. Podobnie. Bardzo dobre. Teraz zaczynamy princesę. Zobaczymy, jak smakuje. Faktycznie taka jakby zebra jest. Tak wygląda. To próbujemy. Strasznie krucha. Powiem wam szczerze, dobra. Czuć czekoladę, to takie białe wafelki, to chyba smaku mleka. Chyba, że to jest jakieś mleko w proszku, czy coś w tym stylu. Ale bardzo dobre, polecam wam. Ja mówię, bardzo lubię tą princesę o smaku kokosowym, ale ta też jest bardzo dobra. Jak wam filmik się podobał, łapka w górę. Cześć, do zobaczenia.